to wprawdzie wciąż jeszcze wyniki sondażowe, ale tego zwycięstwa już nikt nie zabierze. Wygrała Polska, wygrała demokracja, wygrał wolny świat, koniec rządów złych, kłócących, szczujących, napuszczających Polaków na jednych na drugich. To będzie rząd pojednania i zobaczycie Państwo wszyscy, także ci, którzy głosowali na PiS. To będzie rząd wszystkich Polaków, nie tylko tych partii, które będą go tworzyć, bo to, co najważniejsze dzisiaj, to pojednanie narodu. W obliczu tych wszystkich zagrożeń, które są, musimy być wszyscy Polacy jak jedna pięść i tu nie będziemy dzielić Polaków na lepszych i gorszych. Ale jeszcze raz bardzo się cieszymy. Przypilnować trzeba jeszcze tego, żeby z komisji wypłynęły takie wyniki, jakie są naprawdę. W każdej komisji są ludzie z naszych ugrupowań. Będziemy do końca pilnować tych wyników, ale to, że jeszcze stoją kolejki, jeszcze ludzie oddają głosy, nawet w tej chwili świadczy o tym, że Polacy powiedzieli masowo dość, że mają tego wszystkiego za dużo i wybrali. No wybrali wolność, wybrali demokrację, wybrali Unię Europejską i wybrali spokój. Polacy po prostu się tak zmobilizowali, zobaczyli, że to nie jest na żarty, że to, co się działo przez ostatnie 8 lat, to nie jest tylko taki sen. To się wszędzie, dzień po dniu, ta destrukcja państwa, to zło, które się wszędzie wylewało, zadecydowało o tym, że Polacy poszli masowo do urn, jak nigdy wcześniej, wrzucili kartki i wybrali tak, jak wybrali, czyli to, że opozycja demokratyczna będzie tworzyła rząd. Myślę, że jak najszybciej większość parlamentarna wyłoni ten rząd i trzeba się wziąć do pracy. Tu naprawdę wiele rzeczy do odgruzowania, do naprawienia. Zwycięstwo to jedno, ale później to Donald Tusk mówił, zwyciężymy, ale potem naprawimy, rozliczymy i pojednamy i to wszystko przed nami. Dzisiaj 100 konkretów na 100 dni. Musimy to wszystko po utworzeniu rządów zrobić. To bardzo ambitny program, ale jakże potrzebny i na pewno będziemy go wdrażać ekspresowo. Donald Tusk!